Cześć, bardzo się cieszę, że trafiłaś na mój kanał. Zostało już naprawdę niewiele czasu do matury, dlatego też przygotowałam takich 5 najtrudniejszych zadań z matury z 2021 roku. Oczywiście przejdziemy też krok po kroku, z jakich elementów ten arkusz maturalny się składał oraz przedstawię Wam tutaj te 5 zadań, z ich objaśnieniem, wyjaśnieniem, żeby już takich błędów więcej nie popełniać. Po pierwsze, zwróć uwagę na to, że w wymaganiach ogólnych arkusz maturalny z biologii dzielimy na takie 6 elementów. Jeżeli chodzi o arkusz maturalny w 2021 roku, mamy tutaj poznawanie świata organizmów na różnych poziomach organizacji życia i tutaj można było w konkretnie tej dacie uzyskać 12 punktów. W pogłębianiu wiadomości dotyczących budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego było 6 poleceń i jak widać każdy był za jeden punkt i w rezultacie można było uzyskać 6 punktów. W trzecim wymaganiu ogólnym, czyli w pogłębieniu znajomości metodyki badań biologicznych, mogliśmy uzyskać 7 punktów, następnie w poszukiwaniu, wykorzystywaniu i tworzeniu informacji 6 punktów, w rozumowaniu i argumentacji aż 28 punktów oraz postawa wobec przyrody 1 punkt. Sprawdziłam sobie sprawozdania, które pokazują się po ocenie arkuszy maturalnych. To są takie sprawozdania, które możemy znaleźć w internecie. Oczywiście są one na konkretny okręg, ale są też statystyki ogólnopolskie. Ja akurat wybierałam pod konkretne województwo. Natomiast wyniki były stosunkowo do siebie podobne. I zwróćcie uwagę na to, że jeżeli chodzi o te wyniki, to tutaj najgorzej idzie obszar rozumowania i argumentacji. To też jest adekwatne do tego, że konkretnie z tego było najwięcej punktów do uzyskania. Tutaj też było najwięcej zadań, ale to też tutaj pokazuje, że to takie nasze myślenie, że na pewno sobie dam radę, zrobię to na podstawie tekstu, wydedukuję to, zrobię to na logikę. Czasami się po prostu nie sprawdza. I nawet jeżeli my musimy zrozumieć tekst i umieć go uargumentować na podstawie tekstu, to mimo wszystko potrzebujemy też jakiegoś zasobu wiedzy, żeby taką argumentację tutaj stworzyć i dlatego też często właśnie z tego zakresu te zadania tutaj idą gorzej. Natomiast widzimy, że niewiele więcej procent uzyskało poszukiwanie, wykorzystywanie i tworzenie informacji. Czyli znowu tutaj jest jakaś praca z materiałem, który dostaje uczeń, maturzysta i może sobie korzystać właśnie na tym arkuszu i wyszukiwać tych odpowiedzi, to jednak okazuje się, że popełniamy tutaj wiele błędów albo dajemy odpowiedź niezupełną, a jak wiemy na maturze nie ma połówek, więc jeżeli zadanie jest za jeden punkt, to jeżeli czegoś nam tam zabraknie i to coś jest kluczową informacją, to nie dostaniemy 0,5 punkta, tylko 0. I jeżeli chodzi o arkusz z matury 2021, to już sam początek pokazuje się naprawdę słabo, ponieważ zadanie pierwsze składało się z 3 elementów i przejdziemy sobie przez całe to zadanie, krok po kroku, mimo że to zadanie 1.1, jak widzimy, nie poszło aż tak źle, bo poziom zdawalności wynosi 35%, natomiast to zadanie 1.2, 1.3, tutaj poziom wykonania zadania naprawdę bardzo niski, 7,2%. Ale spójrzmy, co to za zadanie, gdzie pojawił się problem, znajdźmy go i rozwiążmy. Zaczynamy od początku, tak jak powiedziałam. Zadanie pierwsze. Prolaktyna wydzielana przez gruczołową część przesadki mózgowej jest jednołańcuchowym polipeptydem złożonym ze 199 aminokwasów powstającym w wyniku odcięcia peptydu sygnałowego liczącego 28 aminokwasów. Na poniższym schemacie przedstawiono strukturę przestrzenną cząsteczki dojrzałej ludzkiej prolaktyny. I jeżeli chodzi o 1.1, to musimy określić dominującą strukturę drugorzędową w cząsteczce dojrzałej ludzkiej prolaktyny. I tak jak wcześniej Wam pokazałam, tutaj nie było z tym aż takiego dużego problemu, bo faktycznie ta prolaktyna tutaj ma taki charakterystyczny kształt tej naszej helisy, dlatego też myślę, że jest to dość charakterystyczny wygląd. Więc dużo osób sobie z tym poradziło, ale mimo wszystko tutaj po prawej stronie zostawiam Wam rzędowości białek i od razu skorzystajmy z tej okazji i sobie to przypomnijmy. Mamy 4 rzędowości białek. Pierwsza rzędowość białek to jest taki prosty łańcuch ułożony z aminokwasów, natomiast druga rzędowość to jest już forma albo beta-harmoniki, albo alfa-helisy.
Tutaj już zależy od wiązań, w jaki sposób one tutaj się ułożą, ale nadal to jest jeden łańcuch białkowy. W trzeciorzędowości występuje nadal jeden łańcuch białkowy, ale z obecnymi mostkami disiarczkowymi. I tutaj to jest takie słowo klucz, takie charakterystyczne, ponieważ w czwartorzędowości też są mostki disiarczkowe, ale występują co najmniej dwa łańcuchy. I tutaj na pewno warto zwrócić uwagę na liczbę w tekście, czy ktoś mówi o liczbie pojedynczej, czy o liczbie mnogiej. Bo jeżeli jakieś białko składa się z kilku łańcuchów, czyli co najmniej dwóch, no to już wiemy, że mowa jest o czwartorzędowości. Natomiast jeżeli o jednym łańcuchu, no to tutaj trzeba się zastanowić, czy to jest pierwszorzędowość, drugorzędowość, czy trzeciorzędowość. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedź, to możemy napisać alfa helisa słownie, możemy napisać alfa helisa właśnie skrótem albo alfa helikalna. Możemy też napisać prawoskrętna helisa alfa jak najbardziej, ponieważ zawsze jeżeli chodzi o drugorzędowość występującą w kształcie helisy, to jest ona zawsze prawoskrętna. Jeżeli nam się to myli, czy prawo, czy lewo, to napiszmy po prostu alfa helisa dla pewności, bo jeżeli napisalibyśmy lewoskrętna helisa alfa, no to mamy tutaj 0 punktów, ponieważ byłaby to nieprawda. Więc jeżeli tutaj od nas nikt nie wymagał tej skrętności i zwrócenia uwagi na to, a może nam się to miesza, to zostawmy przy alfa helisie. Ale jak jesteśmy pewni, no to śmiało możemy taką odpowiedź tutaj wpisać i też ona nam się zaliczy. Natomiast podpunkt 1.2, gdzie ten poziom wykonania zadania był 7%, trzeba było na podstawie przedstawionych informacji określić najwyższą rzędowość struktury białka prolaktyny i odpowiedź uzasadnić, odwołując się do cech budowy tego białka. Jeżeli chodzi o najwyższą rzędowość, to musimy tutaj zwrócić uwagę na to, w jaką rzędowość ona jest w stanie się w ogóle zawinąć. My wiemy z tekstu, z samej góry, że prolaktyna wydzielana przez gruczołową część przysadki mózgowej jest jednołańcuchowym polipeptydem. Skoro jest to białko jednołańcuchowe, to najwyższą rzędowość, którą może osiągnąć, jest to trzeciorzędowość. Tak jak powiedziałam przed chwilą w tym 1.1, że pierwsza rzędowość, drugorzędowość, trzeciorzędowość to są rzędowości, w których występuje białko jednołańcuchowe. Więc nasza prolaktyna, najwyższą rzędowość, jaką może osiągnąć, no to będzie to trzeciorzędowość. No i to będzie zawinięte w takie białko globularne, czyli w takie białko kształtu globusa, stąd nazwa globularna, taka kulista okrągła. I możemy właśnie taką odpowiedź tutaj napisać, że prolaktyna ma strukturę trzeciorzędową, ponieważ składa się tylko z jednego łańcucha. Tutaj można dać kropkę, jak najbardziej, lub właśnie dodać już taką pełną odpowiedź, że zwinię tego w globularne białko. Tutaj dużo osób zostawiało odpowiedź, że drugorzędową strukturę, że ten obrazek, który tutaj jest przedstawiony, uważa się, że to jest ten ostateczny. A tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że po prostu jednołańcuchowe białka mogą najbardziej skręcić się właśnie do tej trzeciorzędowej struktury, ponieważ czwartorzędowa struktura jest już zarezerwowana dla tych białek, które składają się z więcej niż jednego łańcucha. I tak samo do tego zadania była taka uwaga, że uznaje się również odpowiedzi, które odnoszą się do oddziaływań między grupami bocznymi w tych aminokwasach, czyli na przykład do mostków dwusiarczkowych albo do jakichś struktur drugorzędowych pod warunkiem tego, że wtedy odniesiemy się, że prolaktyna ma strukturę trzeciorzędową, ponieważ jest to struktura przestrzenna stabilizowana za pomocą tych mostków dwusiarczkowych zbudowaną z jednego łańcucha, tak jak tutaj mamy ten przykład. Więc tak naprawdę duże było tutaj pole do odpowiedzi, żeby ten punkt uzyskać, ale zapominamy najczęściej o tym, że ta pierwsza, że ta jedna, ta rzędowość dla jednego łańcucha może występować w trzech różnych konformacjach, czyli tych rzędowościach. Natomiast 1.3, gdzie poziom wykonania zadania w konkretnym województwie wynosił 2%, czyli naprawdę już niewiele, tutaj trzeba było podać całkowitą liczbę kodonów w mRNA stanowiących matrycę podczas syntezy prolaktyny. mRNA, czyli ta część kodująca kwasu RNA, do syntezy prolaktyny, czyli do syntezy białka, czyli po prostu jeżeli chcielibyśmy zrobić
Translację. I zwróćcie uwagę, że w tekście mamy tutaj napisane, że jest to jednołańcuchowy polipeptyd, który jest złożony ze 199 aminokwasów, ale również powstający w wyniku odcięcia peptydu sygnałowego, który liczy 28 aminokwasów. I najczęściej uczeń pisał w sposób, że 199 plus 28 to było 227. No i ta odpowiedź jest błędna, ponieważ jeszcze musimy tutaj uwzględnić sekwencję kodującą kodon stop. Tutaj jeszcze musimy o tym pamiętać, że ten stop się musi gdzieś pojawić. Więc musimy zapisać 199 plus 28 plus 1 i wtedy wyjdzie nam 228. Tak jak tutaj po prawo Wam zapisałam. I właśnie dlaczego? Pamiętajmy, no bo w tekście nam powiedzieli, że 199 aminokwasów plus jeszcze 28, bo gdy się to tworzy, to akurat oni to odcinali, ale sumarycznie, kiedy to powstawało, to było. No i musi być kodon stop, czyli ten, który powiedział, że już jest koniec syntezy tego białka, czyli tej prolaktyny, więc plus 1. I tutaj najczęstszym błędem było właśnie zapominanie o tej jedynce, przez co ten wynik wychodził niepoprawny i duża część osób wtedy straciła swój punkt. Kolejnym zadaniem, które rozwiążemy, jest naszym drugim, a z arkusza maturalnego jest to zadanie trzecie, gdzie 3.1, 3.2 i 3.3 mają stosunkowo niskie poziomy zdawalności. Ten 3.4 już jest faktycznie lepszy, natomiast zrobimy sobie tak samo krok po kroku. Jeżeli chodzi o zadanie trzecie, na razie 3.1, czyli tutaj, gdzie poziom wykonania zadania był 6%, zadanie brzmi tak. Oprócz 20 aminokwasów biogennych wchodzących w skład białek wszystkich organizmów, w przyrodzie występują także inne aminokwasy, na przykład L-kanawainina. Występuje ona wyłącznie u roślin bobowatych, między innymi w ich nasionach, gdzie pełni funkcję magazynu azotu, makroelementu niezbędnego do syntezy wielu związków podczas kiełkowania nasion. L-kanawanina zabezpiecza również nasiona przed zjadaniem ich przez roślinożerne owady. Toksyczne działanie L-kanawaniny na owady wynika z jej podobieństwa strukturalnego do argininy, aminokwasu naturalnie występującego w białkach. No i tutaj mamy to podobieństwo rozrysowane. Podczas syntezy białek w miejscach, gdzie powinna znaleźć się arginina, włączana bywa L-kanawanina, co zmienia liczbę i rodzaj oddziaływań między aminokwasami w łańcuchu polipeptydowym. Białka mające w swojej strukturze L-kanawaninę wykazują niską aktywność biologiczną lub jej brak, co u owadów prowadzi m.in. do spowodowania wzrostu larw, opóźnienia lub zakłócenia w przepoczwarzaniu. Większość owadów nasionożernych nie zjada nasion zawierających L-kanawaninę, jednak larwy chrząszcza jakiegoś tam, które żywią się wyłącznie nasionami tropikalnego pnącza z rodziny bobowatych, mają zdolność do detoksykacji L-kanawaniny. I teraz musimy wyjaśnić, dlaczego włączanie L-kanawaniny w miejsce argininy w czasie syntezy białek enzymatycznych prowadzi do powstawania enzymów o obniżonej aktywności katalitycznej. Pamiętajmy też od razu, jeżeli możemy sobie tutaj przypomnieć, że enzymy to są białka lub białka z czymś, które mają za zadanie być takim katalizatorem, czyli obniżają energię aktywacji i starają się przyspieszyć proces tej reakcji. No i teraz zwróćcie uwagę, że jeżeli my wbudujemy tą właśnie L-kanawaninę w to miejsce, w którym powinna być arginina, to tak naprawdę to białko nie będzie przyjmować tej właściwej formy, tej swojego wyglądu. I wtedy to centrum aktywne, które jest normalnie w enzymach, nie będzie miało odpowiedniego kształtu, więc wtedy nie będzie miało konkretnego powinowactwa do konkretnego substratu. Bo pamiętajmy, że jeżeli chodzi o enzymy, no to mamy ich bardzo dużo, ale to nie jest tak, że jakikolwiek enzym będzie reagował na jakikolwiek substrat i on go wtedy przeprogramuje, żeby działał w niższej temperaturze i żeby działał szybciej. No niestety nie. Tutaj jest pewnego rodzaju swoistość, która polega właśnie na tym, że te nasze enzymy są przystosowane do konkretnych substratów. No i jeżeli my tutaj zmienimy to w to miejsce argininy, no to wtedy zmienimy też wygląd centrum aktywnego i wtedy będzie problem, no bo do tego konkretnego enzymu nie przyczepi się ten konkretny substrat, co następstwem będzie tego, że ta reakcja na przykład nie zajdzie albo zajdzie nieprawidłowo, no tutaj będzie dalej jakiś błąd. Więc możemy to właśnie w taki sposób zapisać, że po wbudowaniu kanawaniny w miejsce argininy białko nie przyjmie właściwej konformacji, wtedy centrum aktywne
nie będzie miało właściwego kształtu i będzie wykazywało mniejsze powinowactwo do substratów. Natomiast jeżeli chodzi o zadanie 3.2, gdzie tutaj ten poziom wykonywania zadania był już wyższy po 20%, trzeba było uzasadnić, że współżycie korzeni roślin bobowatych z bakteriami wiążącymi azot atmosferyczny ma znaczenie dla syntezy L-kanawaniny przez te rośliny. Jeżeli chodzi w ogóle o bakterie wiążące azot, warto sobie je zawsze przypominać przed maturą. One lubią się gdzieś w arkuszach maturalnych tutaj przewijać, ale te bakterie właśnie, one potrafią wyłapywać, wiązać ten azot atmosferyczny, który normalnie nie jest przyswajalny dla roślin. I dopiero potem potrafią go przekazywać roślinom w takiej postaci, żeby został on właśnie wykorzystywany przez te rośliny, a w tym przypadku te rośliny mogą go wykorzystywać do syntezy tej naszej kanawaniny, która jest tym roślinom po prostu potrzebna. Więc tutaj ogromne przypomnienie tego, żeby zwracać uwagę, jaka jest właśnie ta relacja między bakteriami azotowymi a tymi korzeniami bobowatymi, bo to jest zawsze ta sama relacja, czyli że te bakterie pomagają przyswajać azot, ponieważ one go wiążą, który jest nieprzyswajalny dla roślin i potem go przekształcają w taką formę, żeby te rośliny mogły go używać, no a w zamian te rośliny też dają schronienie tym bakteriom, dlatego to też jest taka relacja symbiozy między nimi. I jak to zapisać? Możemy zapisać właśnie tak, czyli że bakterie wiążą azot atmosferyczny, który jest nieprzyswajalny dla roślin, a następnie przekazują roślinom bobowatym zasymilizowany azot, który może zostać wykorzystany do syntezy kanawaniny. Czyli tutaj już połączenie też takie holistyczne naszej wiedzy. Jeżeli chodzi o poziom, jeżeli chodzi o to zadanie, to tutaj jeszcze warto sobie zwrócić uwagę na to, że nie uznaje się tej odpowiedzi, jeżeli ona będzie się tylko jakby nawiązywać do tego, że ta bakteria potrafi wiązać azot atmosferyczny, no bo musimy tą relację z tymi roślinami konkretnymi tutaj znaleźć i tak samo jeżeli chodzi, że tylko o przekazywanie, bo tutaj musimy zwrócić uwagę na to po co, dlaczego ten azot jest tutaj przekazywany, czyli ta funkcja tego azotu, do czego on się przyda. Tutaj na to zwracamy w zadaniu uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o zadanie 3.3, to tutaj mamy spośród wymienionych związków chemicznych wybrać i podkreślić nazwy tych zawierających atomy azotu. Więc tutaj na pewno warto zwracać uwagę zawsze na budowę tych cząsteczek, których się uczymy, bo czasami właśnie takie zdanie można gdzieś zaskoczyć. Ten poziom wykonywania zadania nie jest aż taki zły jak w tych poprzednich zadaniach, bo widzimy, że jest 28%, ale jednak nie jest to jakiś bardzo super wynik, z którego byśmy się mogli tutaj cieszyć. Dlatego też zwróćcie uwagę. Cytozyna, ponieważ ona tutaj jest zasadą azotową, no i oczywiście też nasze ATP, czyli ten uniwersalny przenośnik energii. I też, co tutaj jest bardzo ważne, na czym też się traci punkty, to, że jest tutaj wybierz i podkreśl. Bardzo często uczeń nie podkreśla, tylko na przykład wykreśla, albo bierze w kółko, albo jakieś gwiazdeczki, robi różne oznaczenia. I niestety, jeżeli w poleceniu jest podkreśl, to musimy to podkreślić. Jak jest wykreśl, musimy wykreślić. W stresie czasami działamy automatycznie, bo mamy jakiś swój ulubiony taki mechanizm zaznaczania odpowiedzi. Bardzo często zaznaczamy coś w kółko, bo tak się często w zamkniętych odpowiedziach coś w kółko zaznacza, więc tak mechanicznie to robimy, ale pamiętajcie, że tutaj trzeba na spokojnie to przeczytać jeszcze raz i zobaczyć, czy na pewno chodziło o to, żeby w kółko, czy może jednak, żeby podkreślić, żeby to jednak było zgodne z tym poleceniem. Oraz zadanie 3.4, gdzie tutaj już 36% poziomu wykonania było, czyli naprawdę stosunkowo dużo. I tutaj w tym zadaniu musieliśmy wyjaśnić, jakie znaczenie adaptacyjne dla chrząszcza, który tutaj był w tym tekście, ma zdolność do detoksykacji L-kanawaniny. I teraz zwróćcie uwagę, że w tym tekście było, że większość owadów nasionożernych nie zjada nasion zawierających L-kanawaninę, jednak te larwy właśnie tego chrząszcza, które żywią się wyłącznie nasionami tego tropikalnego wnącza z tej rodziny bobowatych, one mają zdolność do detoksykacji. Więc tak naprawdę te larwy, które się odżywiają tym pokarmem, to ten pokarm jest niedostępny dla większości innych larw czy zwierząt, no bo jest dla nich toksyczny, więc nie doświadczają takiego zjawiska jak konkurencja o pokarm, bo ten pokarm jest właściwie tylko dla nich nietrujący. Więc możemy właśnie tak jak tu jest zapisać, że larwy odżywiające się pokarmem niedostępnym dla innych gatunków nie doświadczają konkurencji o pokarm. Ale mimo wszystko warto tutaj zwrócić uwagę też na to, że nie uznaje się tej odpowiedzi, która się odnosi do możliwości odżywiania. Czyli, że
te chrząszcze mogą się odżywiać tym i tym. Tutaj chodzi o to, że one mogą, właściwie mają pokarm na tacy. Nikt tego pokarmu im nie zabierze, bo tylko one, z tego co my wiemy według tego tekstu, potrafią neutralizować te toksyny, które właśnie tam są, więc mogą na spokojnie taki pokarm sobie zjeść i absolutnie się nie muszą wtedy tutaj o nic więcej martwić. Naszym zadaniem trzecim, na maturze zadaniem ósmym, które również tutaj miało niski poziom wykonania zadania, jest zadanie ósme, które tym razem składa się z dwóch elementów. Pierwszym elementem, i to jest już takie zadanie z roślin, było 8.1, gdzie tutaj ten poziom wykonywania zadania ma 15%. I mamy, że ruchy roślin mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi lub wynikają z wrażliwości organu na określony bodziec zewnętrzny. Wąs szczepny męczennicy będący przekształconym pędem bocznym w odpowiedzi na dotyk wygina się w miejscu kontaktu, co przedstawiono schematycznie na poniższym rysunku. I teraz, jeżeli chodzi o 8.1, my musimy przedstawić ruch wąsa czepnego męczennicy, jest przykładem. No i pytanie, nasty czy tropizmu, ponieważ ten ruch jest jakiś. No to teraz zwróćcie uwagę, że po pierwsze, nasty to są te ruchy, które nie są na konkretny jakby taki bodziec zewnętrzny ukierunkowany, natomiast tropizm jak najbardziej tak, więc skoro tutaj ktoś dotknął tę roślinę i ona się ruszyła, to znaczy, że to jest tropizm, ponieważ jest to ruch typowo kierunkowy i dodatkowo jest to taki ruch, który jest nieodwracalny. Więc znowu w tych naszych roślinach, które tutaj się często na tych arkuszach pojawiają, one oczywiście lubią być w jakichś takich zdaniach badawczych, doświadczeniach, wnioskach, problemach badawczych, ale mimo wszystko warto takie właśnie charakterystyczne pojęcia, nastia, tropizm, partia korzeniowa, siła ssąca roślin, takie najbardziej powszechne zawsze znać, powtarzać, bo one mogą nam się przydać albo do argumentacji, albo do wniosku, albo właśnie w takich zaznaczeniach. Tutaj najczęściej błędy popełniamy przez po prostu brak wiedzy, że nie rozróżniamy tych dwóch rzeczy, przez co te błędy się tutaj pojawiają. Natomiast jeżeli chodzi o 8.2, gdzie poziom wykonania zadania to 8%, mamy opisać mechanizm ruchu przedstawionego na rysunku. I zobaczcie, że oni nam tutaj konkretnie mówią, co mamy w odpowiedzi uwzględnić. Mamy uwzględnić procesy zachodzące w komórkach wąsa czepnego, czy co tam się po prostu dzieje. Więc no co się dzieje? No, sama reakcja zaczyna się od tego, że jest dotyk, czyli pod wpływem tego dotyku musi dojść do wzrostu tego komórek wąsa po stronie przeciwnej, co powoduje, że wtedy się ten wąs po prostu wygina. Krótko, prosto opisujemy. Zwróćcie uwagę, to jest zadanie za jeden punkt, więc tutaj nie może to być jakiś referat, esej. To ma być krótka sprawa. Taki ciąg przyczynowo-skutkowy. Przyczyna to jest ten dotyk i w konsekwencji doszło do właśnie takiego wzrostu komórek po tej wąsa, oczywiście po tej drugiej stronie, od bodźca, dlatego też jest takie wygięcie. I możemy to właśnie w taki sposób zapisać, że pod wpływem dotyku podpory dochodzi do wzrostu komórek wąsa czepnego po stronie przeciwnej do działania bodźca, co powoduje wygięcie się wąsa czepnego. Natomiast są tutaj też uwagi, żebyśmy zwrócili uwagę, że uznaliśmy też taką odpowiedź pośrednią, czyli na przykład dochodzi do gromadzenia się auksyn po stronie niekontaktującej się z podporą, przez co strona ta rośnie szybciej. Też tak może być, ale nie uznaje się odpowiedzi, która się odnosi do zmiany turgoru w komórkach, co jest wtedy charakterystyczne właśnie dla tej nastii. Naszym kolejnym zadaniem, czwartym, jest zadanie dziewiąte. Tutaj mamy również dwa podpunkty, 9.1, 9.2, które jak widzimy procentowo nie zaszalały. I zaczynamy od 9.1, gdzie mamy poziom wykonania zadania 6%. Ich polecenie brzmi tak. Mszyce odżywiają się sokami roślinnymi. Podczas pobierania pokarmu wbijają rostrum, czyli wydłużony ryjek, stanowiący element aparatu gębowego, prosto do wnętrza rurki sitowej. Jeśli odetnie się ciało owada za pomocą wiązki promieni laserowych, pozostający rostrum wbite w łodygę, pełni ono wówczas rolę mikrokapilary, z której pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego wypływa zawartość floemu. Przeprowadzono następujące doświadczenie. Szczytową część pędu liliaka pospolitego umieszczono w szklarnym pojemniku zawierającym
w szklanym pojemniku zawierającym dwutlenek węgla, zlakowanym węglem 14. Następnie mierzono czas pojawienia się związków organicznych zawierających ten węgiel 14 w soku floamowym, wypływającym poprzez rozmieszczenie wzdłuż łodygi mikrokapilary utworzone z roztworów mszyc. No i tutaj mamy rysunek i w tabeli mamy wyniki. Widzimy, że tutaj jest kolonia mszyc 1, 2, 3. Mamy tutaj odległości, które tutaj bardzo ładnie są wzrastające od kolonii startowej. No i czas w godzinach podany, po którym wykryto obecność tych związków, które miały w sobie ten węgiel 14. I musimy tutaj sformułować problem badawczy. I teraz ja zawsze proponuję, żeby pisać problem badawczy od czy coś wpływa na coś, albo wpływ czegoś na coś. I ta zasada działa bardzo dobrze. Oczywiście możemy napisać też od słowa jak, nie ma problemu. Ja po prostu preferuję, bo tak po prostu jest najłatwiej zapamiętać regułkę. Ona wtedy będzie zawsze działać do wszystkiego. Czy coś wpływa na coś, albo wpływ czegoś na coś. I wtedy szukamy, co na co tutaj miało wpływać. Czyli na przykład, czy szybkość transportu związków organicznych łyku z tego bzuli laka zmieniła się wraz z przepływem soku floamowego. Albo jak zmienia się szybkość transportu związków organicznych łyku u bzu lilaka. Także tutaj możemy jakby w każdą stronę, byleby było co wpływa na co, oczywiście poprawne do tego doświadczenia, które tutaj jest. Może to być krótsze, może być dłuższe. To ma być takie zapytanie, bo my formujemy problem badawczy po to, żeby potem robić na przykład jakieś doświadczenie albo jakąś obserwację, która da nam jakiś wynik. Czyli to jest jakieś nasze zastanowienie, jakieś pytanie, na które będziemy szukać odpowiedzi. I tutaj też jest uwaga, że uznaje się też pojęcia związki organiczne, albo cukry, albo asymilaty. Tutaj jak najbardziej możemy się do tego odnosić. Natomiast nie uznaje się odpowiedzi, które się odnoszą do metod pomiarowych, czyli na przykład wpływ odległości na czas. No do tego izotopu wykrycia. No to już w tą stronę nie idziemy. Tak samo wpływ odległości od liści na szybkość, bo to nie o tym było to doświadczenie. Po prostu jak czytamy ten tekst, to musimy sobie wyobrazić, co chcielibyśmy tutaj zbadać, czyli jakie byłoby nasze pytanie, na które szukalibyśmy tutaj odpowiedzi, robiąc właśnie takie doświadczenie. I zadanie 9.2. Tutaj trzeba było wyjaśnić, dlaczego radioaktywne atomy węgla, tego izotopu 14 węgla, znajdujące się początkowo w znakowanym dwutlenku węgla, wykryto następnie w związkach organicznych znajdujących się w soku floemowym rośliny. No i teraz zwróćcie uwagę na to, że po prostu nasza roślina przeprowadza taki proces, który nazywa się fotosynteza. Do fotosyntezy roślina pobiera przecież dwutlenek węgla i potem ten dwutlenek węgla, który nam się pobiera i robią się te wszystkie procesy, różne tam w środku po kolei etapy, to tak naprawdę powstają nam cukry. Więc tutaj te radioaktywne atomy węgla z tego dwutlenku węgla zostały wbudowane właśnie w cukry, kiedy ta roślina przeprowadzała fotosyntezę. I dlatego potem ta roślina dawała ten cukier do swoich soków, do tego floemu, no to również w tym soku były te pierwiastki tego węgla, bo one zostały już tutaj pobrane podczas procesu fotosyntezy. I tak też to możemy zapisać, że radioaktywne atomy węgla z dwutlenku węgla zostały wbudowane w cukry podczas procesu fotosyntezy, a sacharoza jest pobierana przez komórki rurek sitowych. I tutaj też mała uwaga, że nie chodzi o to, żebyśmy się odnosili do glukozy jaka forma transportu cukru w łyku, tylko chodzi nam właśnie o to, żeby zwrócić uwagę, że roślina przeprowadza fotosyntezę, w której bierze udział właśnie dwutlenek węgla. A skoro ten dwutlenek węgla jest z radioaktywnym atomem węgla, no to znaczy, że on potem już się wbudowywuje w te produkty. I dlatego też potem te produkty są po prostu w tej roślinie. Tutaj na to zwracamy uwagę. I nasze zadanie ostatnie, na maturze było to zadanie 10, które składa się z 3 elementów i tak naprawdę to 10.1 poszło tutaj zdecydowanie najgorzej, to są 4%, jeżeli chodzi o poziom zdania. I mamy takie zadanie. Rośliny rosnące w środowisku naturalnym są narażone na działanie wielu niekorzystnych czynników, określanych jako czynniki stresowe. Susza i podtopienie stanowią czynniki stresowe, które upośledzają transport wody w roślinie. Stres wywołuje odpowiedź komórek
tkanek i organów, co pozwala na lepsze przystosowanie się roślin do aktualnych warunków środowiska. Jedną z pierwszych odpowiedzi roślin na działanie czynnika stresotwórczego jest zmiana równowagi hormonalnej. Obserwowaną reakcją roślin na suszę lub podtopienie jest stymulacja syntezy etylenu. Efekt działania etylenu to m.in. opadanie liści, rozwój miękiszu powietrznego w korzeniach, powstawanie korzeni przybyszowych oraz włośników. I na poniższych schematach przedstawiono przekroje poprzeczne przez korzenie ryżu. A. Stan wyjściowy, B. Efekt działania etylenu w warunkach podtopienia rośliny. I musimy na podstawie schematów określić, na czym polegała zmiana w budowie korzenia ryżu i podać jej znaczenie adaptacyjne, czyli patrzymy, co się tutaj różni. Czyli bawimy się w taką zabawę znaleźć różnicę na obrazkach. I zwróćcie uwagę, że między rysunkiem A a B jest cała masa właśnie miękiszu powietrznego, który ma tą funkcję taką przewietrzającą. My tutaj nie możemy się skupić na funkcji magazynującej jako gazów oddechowych, tylko typowo nasz miękisz powietrzny do funkcji przewietrzającej, bo faktycznie zwróćcie uwagę, są rośliny, które żyją w środowisku naturalnym, gdzie są narażone na działanie wielu niekorzystnych czynników, takich jak na przykład susza czy podtopienie, więc taka możliwość, żeby ta roślina miała funkcję przewietrzającą, jest tutaj bardzo potrzebna, bo jeżeli roślina będzie miała za dużo wody, to zgnije, więc potrzeba właśnie takiego miękiszu przewietrzającego, więc piszemy, że rozwinął się miękisz powietrzny pełniący funkcję przewietrzającą. Natomiast 10.2, które tutaj poszło już całkiem nieźle, 46%, trzeba było wyjaśnić, w jaki sposób wzrost wydzielania etylenu w czasie suszy przyczynia się do utrzymania zrównoważonego bilansu wodnego roślin. W odpowiedzi uwzględnij jeden z wymienionych efektów działania etylenu. No tutaj tak naprawdę mogliśmy się do tych wymienionych wcześniej tutaj odnieść, bo zobaczcie, tutaj mamy trzy myślniki. Opadanie liści, rozwój miękiszu powietrznego w korzeniach, powstawanie korzeni przybyszowych oraz włośników. Więc ten rozwój miękisza powietrznego sobie tutaj już użyliśmy, to jest prawda, ale oczywiście możemy tutaj zwrócić się teraz przede wszystkim na to opadanie liści, że właśnie kiedy jest coraz większe stężenie etylenu, to te liście opadają z rośliny, ale dzięki temu jakby dochodzi do utraty wody przez ten proces transpiracji. Więc możemy tak też zapisać, że w wyniku działania etylenu opadają liście, poprzez które dochodzi do utraty wody w procesie transpiracji. Więc dzięki temu, jeżeli nie ma liści, no to mniej tracimy wodę. Czym jest więcej liści, tym wody ta roślina traci więcej. Więc możemy tutaj to równoważyć w ten sposób. Jeżeli będzie duża susza, no to można tych liści trochę stracić, no bo wtedy nie będziemy parować tyle, bo jest susza, a my potrzebujemy wody. A jak będzie dużo wody, to dobrze mieć wtedy dużo liści, żeby nadmiar tej wody móc siebie też odparować. I 10.3, gdzie ten poziom wykonania było 15%, mamy ocenić, czy poniższe informacje odnoszące się do roli auksyn w funkcjonowaniu roślin są prawdziwe, no czy fałszywe. Pamiętajcie, że w takich zadaniach musimy mieć wszystko poprawnie, żeby uzyskać ten jeden punkt. Także nie możemy tutaj popełnić żadnego błędu. Warto czytać to powoli, ponieważ czasami jedno słowo powoduje, że to zdanie jest fałszywe, więc bardzo łatwo tutaj ten punkt stracić, a każdy punkt jest dla nas ważny. Zadanie, punkt pierwszy. Auksyny produkowane przez pąk szczytowy są odpowiedzialne za zjawisko dominacji wierzchołkowej. I to jest jak najbardziej prawda, bo te nasze auksyny powodują, że ta roślina rosła właśnie tak wierzchołkowo do góry, no i oczywiście elongacyjnie, żeby się tutaj wydłużała. Dwójeczka. Auksyny, podobnie jak etylen, mogą indukować tworzenie się korzeni przybyszowych. I to również jest prawda, no bo przecież mamy ten cały pąk korzeni, który ma się tam rozwijać na tej roślinie. Kiedy ona rośnie do góry, to jej korzeń się musi rozwijać, żeby móc utrzymać całą tę roślinę właśnie w podłożu. I trójeczka. Auksyny biorą udział w reakcjach fototropicznych pędu, dzięki czemu warunkują jego wyginanie się w kierunku światła. I to również prawda, bardzo ładnie widać to przede wszystkim przy słonecznikach, które właśnie wyginają się w stronę światła, ale też jeżeli mamy jakieś rośliny parapetowe, to też możemy czasem zaobserwować, że jeżeli mają kwiaty, to te kwiaty mogą się albo bardziej przesuwać do słońca, albo odsuwać, bo zależy, czy lubią więcej, czy mniej dostępu do światła. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że pomogłam. Po więcej informacji zapraszam na mój Instagram. Tam jestem zdecydowanie częściej i zdecydowanie więcej materiałów wrzucam. I do zobaczenia.